witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marian Czelo z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną piękną, zbyt często używam tego słowa, zapierającą dech w piersi partię, moi drodzy, taka perełka naszego młodziutkiego Janka, Jan Krzysztof Duda, moi drodzy, gra tutaj birkami koloru czarnego i pomimo swojego młodego wieku ma na koncie już wiele sukcesów szachowych, a ta partia jest jego kolejnym sukcesem, którą, no, zdradzę wam, wygrał w pięknym stylu już tak naprawdę tytuł tutaj spoileruje, ale to, co tutaj działo się na szachownicy, przeszło do historii, pomimo faktu, że partia ma kilka czy też kilkanaście dni. No, taka nieśmiertelna partia Dudy, zostało to tak okrzyknięte, moi drodzy, dorobił się już takiego Immortala, takiej perełki na swoim koncie, no być może będą studiować kiedyś szachiści młodzi tę partię jako partię historyczną. No zobaczy, może moje dzieci będą, kurczę, kultywować ten proceder, można kultywować proceder, będą po prostu, moi drodzy, nagrywać i też uczyć szachów i być może powiedzą, że ta partia jest już partią historyczną. Dobra, moi drodzy, rozgrywka ta, bo jeszcze nie muszę dodać, miała miejsce podczas Mistrzostw Szachów Szybkich, które Chess.com organizowało i ta partia, moi drodzy, była grana online, dodam wam, bo być może nie wiecie. I tak, Hikaru Nakamura ma bierki koloru białego, Jan Krzysztof Duda gra tutaj czarnymi, moi drodzy, E4, ruszył jak z kopyta, Amerykanin i tutaj mamy E5, moi drodzy, znane struktury, mam nadzieję, skoczek F3, skoczek F6, jest to obrona rosyjska, ktoś mi tutaj wyzywa na partię, ale niestety muszę odrzucić. Obrona rosyjska, moi drodzy, tego piona się bierze, tak leci teoria i zanim odbijamy piona na E4, najpierw dajemy kopa dla skoczka w postaci posunięcia D6, skoczek zazwyczaj odchodzi na F3 i dopiero wtedy skoczkiem bijemy na E4, natomiast tutaj Hikaru odchodzi skoczkiem na D3. Też tak można, tak mógł, tak chciał, tak zagrał. Janek, moi drodzy, tutaj wybił na E4 i hetman E2 powiązał, szybkie odwiązanie hetman E7, hetmany tutaj bohatersko swoją piersią zasłaniają króle. Jakbyście się dobrze przyjrzeli i w tym momencie, moi drodzy, mamy skoczek F4, poprawiona pozycja skoczka, skoczek C6, rozwój przez duże R, jak widzicie C3 z koncepcją zagrania D4, no na razie fajerwerków nie ma, po prostu logiczna gra. Skoczek wraca, jest swoista propozycja wymiany hetmanów, chociaż tak naprawdę kto komu zbije hetmana, to tak naprawdę tylko pomoże w rozwoju, no bo goniec wtedy wchodzi sobie fajnie do gry, można zrobić roszada, póki te hetmany tutaj blokują gońce, no to jest jak jest, moi drodzy. D4 pada ze strony białego i goniec F5, no soczysty goniec na tej przekątnej, no takiego gońca każda armia chciałaby mieć w posiadaniu, bardzo, można powiedzieć, aktywny. No stoi świetnie, zdecydowanie. W tym momencie goniec E3, zaraz oczywiście z planem skoczek D2 i być może długa roszada? Nie wiadomo. Jak ja mówię nie wiadomo, to raczej wiadomo, moi drodzy. D5, tutaj jeszcze wbity taki gwoździk, żeby pokontrolować pole E4 zarówno, jak i pole C4 dodatkowo. Przy okazji gdzieś tutaj uwolnić hetmana, żeby czuł się bardzo dobrze, swobodnie na tej przekątnej. No i teraz skoczek D2, moi drodzy, i co? Długa roszada ze strony Jana Krzysztofa Dudy. H3 było topowym ruchem, H3 nawet z koncepcją tutaj jechania po gangstersku, H3, G4, natomiast Hikaru Nakamura mówi, a co, ja nie zroszuję na długim skrzydle, chciałem powiedzieć, na hetmańskim, no i zroszowo, tylko ta roszada długa jest troszeczkę podejrzana, no tutaj są, moi drodzy, dziury, tu są dziury, a ten goniec je łata, no właśnie. Łata czy nie łata? Bardzo silny goniec i ryzykowna sprawa. Nie będzie można zagrać królem na B1, a te ruchy są zazwyczaj pożądane, tak, żeby pionki tutaj nie podwisały. No i teraz pytanie do was, moi drodzy, bo to jest kulminacyjny moment w partii, wierzcie lub nie. Co byście zagrali w tym momencie, moi drodzy? Pytanie do was. Opcji jest dużo, ale jest jeden najlepszy ruch, który Jan Krzysztof Duda znalazł w tej pozycji. Coś niesamowitego. Kto wiedział ruch, moi drodzy? Hetman A3. Co? Hetman A3? Podstawka pod piona? Atak tutaj? Co się dzieje? Nie można hetmana przyjąć, moi drodzy. Kto widzi kontynuację, to łapa w górę. Widzę las rąk, więc super. Jeżeli to by było wzięte, to oczywiście piękny mat dwoma gońcami. No coś niesamowitego. Taki ruch znaleźć, moi drodzy, w partii błyskawicznej. To jest majstersztyk. Hetman, moi drodzy, A3 zrzuca z krzesła. Wisi pion i tak naprawdę, jak widzicie, nie można rozwiązać tego problemu poprzez ruch król B5. Dlaczego? No bo oczywiście jest ten właśnie wyśmienity goniec. Dlatego też szybciutko hetman poleciał, moi drodzy, na B5, żeby wprowadzić gońca do gry. O, i przymknąć tę przekątną. Znaczy przymknąć, wymienić po prostu gońca swojego, Hikaru chciał tutaj słabiutkiego za tego mocarza, tak? Myślę, że plan dobry, tylko teraz tak naprawdę, moi drodzy, co się dzieje? No teraz tak naprawdę leci pion na A2. On musiał polecieć, niestety. Ten pion, moi drodzy, na A2 wisi, jak widzicie, no ale teraz jest grany z planem wcześniejszym, goniec D3, wybicie, bo tutaj tak naprawdę nic lepszego nie było. No i jak partię kontynuować? No lepiej stoimy jako czarne, moi drodzy, my jako Polska, król w tarapatach białego, ale to jeszcze trzeba umieć ugrać, trzeba widzieć, widzieć kontynuację, tak? Co byście zagrali w tym momencie, moi drodzy?
najlepszą kontynuację skoczek A5. Skoczek idzie gdzieś tutaj, moi drodzy, przyda się. Przy okazji czyści miejsce, robi, tutoruje tutaj drogę dla wieży, która być może poprzez D6 wejdzie na A6. No niesamowicie tutaj gra Duda, jak widzicie, w takim na takim błyskawicznym tempie znajduje najlepsze posunięcia. Ja jestem w szoku. Skoczek A5, moi drodzy, można powiedzieć, że ma wiele, wiele tutaj celów ukrytych. Król C2. Król C2 padło w partii. Być może teraz będzie grane wieżą, moi drodzy, na A1. No i wyganianie hetmana. Hetman, no co? Gdzie odejdzie hetman, moi drodzy? To jest dobre pytanie, tak? Ale nie. Nie ma czasu tutaj grać wieżą żadną, bo mamy szacha. Najlepszy ruch w pozycji po raz kolejny. Hetman na 4, szach. Król wrócił na B1. Natomiast teraz co? Teraz, moi drodzy, mamy ciekawą kontynuację. Jak myślicie, co teraz zagrał Jan Krzysztof Duda, bo to jest bardzo ciekawy moment. Nie zagrał nic agresywnego, po prostu zagrał król B8. Wierzycie? Nie wierzycie? To uwierzcie, moi drodzy, król B8, profilaktyka przede wszystkim, atak poczeka. Nic się tutaj, moi drodzy, nie pali. Jeszcze. Skoczek w tym momencie poszedł, moi drodzy, na F3. Skoczek poszedł na F3. Tak naprawdę, no, jakoś trzeba powolutku się rozwijać. Może nie będzie takiej tragedii, jaka mogłaby mieć miejsce, tak jak zakładaliśmy. Natomiast tragedia czyha tuż za rogiem, moi drodzy. Tragedia czyha tuż za rogiem dla Hikaru Nakamury. Jak kontynuować partię? No, zapewne już wszyscy widzą ruch wieża D6, o którym mówiłem wcześniej. I w tym momencie skoczek, moi drodzy, E2. Być może z taką koncepcją, żeby pchnąć hetmana, wygonić go w diabły, w czorty, pogonić tego tutaj niewygodnego, tą niewygodną figurę. Niewygodną dla oczywiście białych. No ale nie ma na to wszystko czasu, bo teraz pada ruch wieża A6. No pięknie ustawił sobie te baterie. Oczywiście jeszcze skoczek tutaj jest, moi drodzy, ale jeżeli udałoby się gdzieś tutaj wedrzeć do obozu białych, no to można by było zrobić tam istną borutę. Tutaj, moi drodzy, hetman C2. No propozycja wymiany hetmanów oczywiście. Strona atakująca, jeżeli pozbywa się hetmana, wymieniając je, no to traci ten atak tutaj na sile. Tak o to chodzi dla białego, żeby rozładować te napięcie. Te tutaj baterie, moi drodzy. No i to jest kluczowy, kulminacyjny moment w partii. Teraz pytanie do Was. Co grać? Jak kontynuować atak? Znowu znalazł bez problemu nasz tutaj arcymistrz najlepszy ruch w pozycji. Którym jest, uwaga, teraz chwila dla, moi drodzy, myślicieli. A5 z planem A4. No i co? No i oczywiście to nie jest to posunięcie. Żartowałem, znowu Was nabrałem. To jest, moi drodzy, poświęcenie hetmana. Tak naprawdę drugie w partii, bo już raz proponował dla swojego przeciwnika hetmana, chociaż Nakamura był niezainteresowany. Hetman, moi drodzy, A1. Coś niesamowitego. Jest poświęcenie hetmana. Nie ma innej opcji. Trzeba po prostu tego hetmana wziąć. Teraz już forsowne posunięcie, więc to trzeba wybić. Ale o to chodziło, żeby stworzyć, moi drodzy, groźbę ataku z odsłony. Ataku z odsłony, który, moi drodzy, okaże się matem. Pięknym matem. Jak partię kontynuować? Oczywiście skoczek, B3, jest szach, no i niestety król rusza, moi drodzy, w niedaleką podróż, bo idzie na B1 i tutaj wieża kończy dzieło na A1. Oczywiście ta partia tutaj nie dotrwali do tego momentu, bo po poświęceniu hetmana, znaczy po zagraniu A1, Hikaru Nakamura bez problemu zapewne doliczył, że tam wchodzi mat, tak, więc o, mat w ten sposób tutaj pojawiłby się na szachownicy i poddał partię, no poddał partię, partię piękną, partię, która, no miałem nie używać słowa piękny, piękna, natomiast no nie mam słów, żeby opisać to, jak zagrał Krzysztof Duda tutaj, niesamowite szachy i to na błyskawicznym tempie znalazł te najlepsze, najbardziej agresywne posunięcia, coś niesamowitego. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej partii, napiszcie, jak często wy poświęcacie hetmana w swoich partiach, no i jaki to daje rezultat, był u mnie całkiem mizerny. Dobra, mam nadzieję, że partyjka się podobała, wasza prośba, trąbiliście mi o tym, żebym to zrobił, więc nagrałem, moi drodzy, cieszmy się tą partią i jeszcze raz wielkie gratulacje dla Jana Krzysztofa Dudy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.